Hemziacz kochany, z tej strony Paczanga i witam Ciebie i Ciebie wyjątkowo też witam. Dzisiaj będę odpowiadał, dlaczego uwielbiam właśnie tą Pocztę Polską tak bardzo. Żeby to zrozumieć, musimy najpierw sobie zadać pytanie, co na co dzień czynię, żeby lepiej zrozumieć ten problem. A więc na co dzień po prostu mam wiecznie taki zapełniony harmonogram, w którym właśnie albo jestem na uczelni, albo jestem w pracy, a jak nie jestem ani tu, to znajduję się w domu, w którym wiecznie też coś robię, bo albo się zajmuję swoim pasją, czyli filmowaniem, co wymaga dużo czasu i nakładów, albo spotykam się z znajomymi, bliższymi, dalszymi, albo wyskakuje jakiś projekt X i w tym przypadku może to być jakiś wykład, który mi czasami się zdarza gdzieś tam wyłożyć, bo są ludzie nieodpowiedzialni, którzy biorą mnie do tej czynności. No i oprócz tego oczywiście jeszcze dochodzi jakaś higiena codzienna, no i sen dochodzi do tego. No i jak nie jest higiena i sen, no to trzeba coś też zjeść. No więc w tym wszystkim, w tych wszystkich trzech czynnościach chciałbym czasami wcisnąć coś takiego bezmyślnego, takiego nic nie robienie, ale nie potrafię, bo tak naprawdę zawsze mam wyrzuty sumienia, że jak nic nie robię, to później myślę, a mogłem coś jednak zrobić, taki kac moralny się pojawia, jednak zawsze potrzebuję, żeby jakaś czynność miała jakiś cel, więc w tym przypadku nadchodzi poczta. Moja kochana, uwielbiana poczta, w której tak naprawdę, żeby odebrać kawałek świstka papieru, który jest tak naprawdę obklejony w drugi świstek papieru, to my musimy tak naprawdę przejść taką fantastyczną procedurę CPCP, czyli najpierw czekamy bardzo długą kolejkę, żeby to zrealizować. Później pokazujemy dowód osobisty, że w ogóle ktoś nam dał ten kawałek papieru. Później znowu czekamy, aż pani znajdzie ten świstek papieru i pod sam koniec jeszcze podpisujemy jakiś kawałek innego świstka papieru, że po prostu to zrobiliśmy. No po prostu rewelacja, w tych wszystkich czynnościach miała tyle czasu, którym mogliśmy zrealizować na jakiś czas, ale nie, my nie możemy, bo robimy coś bardzo ważnego. W tym przypadku odbieramy ten super list. I to sprawia właśnie, że mija masakrycznie dużo czasu, my się relaksujemy. Nie możemy oczywiście myśleć o jakichś ważnych projektach, ani też o pracy, bo przecież w tym momencie odbieramy ten list. I to sprawia, że właśnie ja z uwielbieniem chodzę na pocztę, ponieważ wiem, że tam będę mógł mieć zero wyrzutów sumienia, że nic tak naprawdę nie robiłem przez 40 minut. To jest wspaniałe, wspaniałe. No, ale koniec moich dywagacji na temat właśnie tej Poczty Polskiej. Jaka ona jest wspaniała i wyjątkowa i sami jej nie doceniacie niedobrze. Teraz dla odmiany wchodzimy na zewnątrz i sobie zobaczymy pasaż Pokoj Hofa na Świętego Antoniego. Miejsce, które po prostu uwielbiam, ponieważ tam bar jest, tam piękna architektura i przede wszystkim po prostu jest tak zaciśnie. Więc lecimy, na razie! Ha 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 ha